Przemysław Gawin. Krystian Błank. A to specjalne wydanie odcinka Na Gorąco, w którym podsumujemy trochę to, co się stało wczoraj, co stało się no, przez te dwa lata, kiedy prowadził zespół trener Tomasz Kafalski. 719 dni. Dni bardzo różnych. Dni pełnych sukcesów, ale też dni pełnych, może nie tyle porażek, co jakichś smutniejszych momentów. Na pewno były to ciekawe dwa lata. Dwa lata, w których Bytowia osiągnęła sporo, nawet przecież dla trenera Kafalskiego. On był tak zwanym strażakiem. Przed dwoma laty, kiedy przychodził, to Bytowia też była w nie najlepszej sytuacji. Już bardzo szybko otrzymał zespół, to niewiele zajęło. Ja tak powiem szczerze, że pamiętam takie mecze, które utkwiły mi w pamięci za czasów trenera Tomasza Kafalskiego, to właśnie ten mecz w Gdyni, pierwszy wyjazd 1-0, no i przede wszystkim jednak inny wyjazd w następnym sezonie, to już 6-1 w Chojnicach. To były takie momenty, które utkwiły w pamięci, myślę, nie jednego kibica. Tak, na pewno były to ciekawe spotkania, też chyba mnie najbardziej jednak utkwiło to spotkanie, ten tutaj rozgrywane na Mickiewicza z Śląskiem w Rosach Pucharowe, zwycięstwo 3-0. Naprawdę jeden z lepszych meczów, na jakich byłem w Bytowi. I tak, patrząc paradoksalnie, trener Kafalski zostawia klub w podobnym punkcie, kiedy do niego przychodził. Też Bytowia potrzebuje strażaka takiego, jak on był przed dwoma laty, mniej więcej w podobnym okresie. Też to była końcówka marca, kiedy był zwalniany trener Janas dwa lata temu, a teraz trener Kafalski również jest zwalniany pod koniec marca i Bytowia znowu potrzebuje trenera, który Bytowie z tego kryzysu wyciągnie. Czy wyciągnie, to się okaże. Trenerowi Kafalskiemu się udało, ale czy jego następny się uda, to już jest melodia przyszłości i zobaczymy. Pytanie trzeba zaraz sobie jednak inne. Czy był sens, jakikolwiek sens zostawienia trenera Tomasza Kafalskiego na te trzy mecze nowej rundy, bo jednak całe przygotowania, teraz już ten początek sezonu, można powiedzieć, niestety jest stracony. No ja w tym większego sensu nie widzę, muszę przyznać, bo właściwie skoro ten Kafalski miał zostać zwolniony po trzech pierwszych meczach nowej rundy, no to po co w ogóle był zatrzymywany tak naprawdę? To są przygotowania, okres przygotowawczy stracony, bo trener nowy będzie musiał się wdrażać do zespołu i zastosuje pewnie całkiem inne metody szkoleniowe jak trener Kafalski, całkowicie inaczej też będzie, pod innym kątem będzie przygotowywał zespół, zapewne też pod inne ustawienie niż to z trzema obrońcami, które tak preferuje trener Kafalski. Także myślę, że to była nie najtrafniejsza decyzja, zostawianie właśnie trenera Kafalskiego na te trzy pierwsze mecze. No ale tak już w Bytowie mamy, że przecież jak odchodził trener Walkusz, to też został w jeszcze bardziej dziwny sposób zwolniony, bo został zwolniony po pierwszej kolejce, też zaraz po okresie przygotowawczym za trenera Janasa, to były cztery bodajże kolejki, bo wtedy został zwolniony. Ale tam też trochę była inna sytuacja, bo jednak trener Janas wygrał mecz z Wigrami Suwałki przed przerwą zimową. Także no... Jest problem, aby pozbyć się trenerów, prawda? No bardzo przywiązani się są nasi działacze do kolejnych szkoleniowców. No ale niekoniecznie to jest dobre chyba dla zespołu, bo lepiej właśnie, jeżeli trener przepracuje z zespołem okres przygotowawczy, zapozna się z drużyną przez te dwa miesiące, kiedy ma tak naprawdę styczeń, luty, tylko pracę z zespołem, pracę dla siebie, może poznawać zawodników, a tak naprawdę teraz trener będzie miał kilka dni, żeby poznać zawodników, żeby ich ustawić w kolejnym spotkaniu. No na pewno trudne zadanie przed kolejnym szkoleniowcem będzie. Zastanawiam się jakim, ale o tym jeszcze za chwilę pospekulujemy. Ale jaką drużynę zostawia ten Tomasz Kafalski? No właśnie, czy nie jest tak, że troszeczkę rozbitą? Bo trudno mi powiedzieć, żeby to był taki zespół z krwi i kości, który wskoczyłby za sobą w ogień. Nie ma tej takiej zasady, wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tego brakuje i też myślę, no, że ta drużyna potrzebuje takiego jakiegoś fajnego impulsu, może jakiejś świeżej krwi. Tutaj no, będą rodzić się takie pytania. No na pewno, tutaj Bytowia potrzebuje jakiejś zmiany po prostu też w szatni, jakiegoś takiego odbudowania po tych porażkach, bo
tyle meczów, ile Bytowia ostatnio przegrywała, ile było niepowodzeń, to na pewno źle wpływało na atmosferę w szatni, ta nie mogła być dobra. Także no, tutaj też kolejne trudne, naprawdę trudne zadanie czeka kolejnego szkoleniowca, bo tyle problemów przed nim stoi, tak wiele problemów do rozwiązania, tak wiele problemów do naprawienia, gdzieś poukładanie na nowo tej szatni. Od tego w ogóle chyba powinien trener nowy zacząć, że poukładać te szatnie, gdzieś porozmawiać z zawodnikami, na nowo ich gdzieś zmotywować i pocieszyć może trochę po tych kiepskich tygodniach, kiepskim okresie ostatnim i gdzieś znowu ich natchnąć do dobrej gry, bo wiemy, że ci chłopcy tutaj, którzy grają, potrafią to robić, bo przecież wrzesień, sierpień, jeszcze nawet początek października, to była naprawdę dobra gra Bytowi, a teraz dopiero gdzieś to się tak trochę rozleciało. Ale paradoksalnie, to trener Kaparski zostawia drużynę właśnie bez tej atmosfery, ale przecież to on ją zbudował na początku. To on zawsze mówił, że ona jest bardzo ważna. Na początku swojej przygody z Bytowią bardzo dużo poświęcał jej uwagi. Pamiętamy, że było nawet klaskanie po treningach, po zakończeniu. Takie małe detale, ale ponoć te detale no, są bardzo ważne, jak niektórzy mówią. Musimy porozmawiać o tym też, no, kto będzie nowym szkoleniowcem. Tutaj no, informacje są różne, kandydatów też z pewnością jest kilku. Pewnie są też spore rozważania wśród włodarzy klubu. No i naprawdę trudno wskazać, kto będzie nowym szkoleniowcem naszego klubu. 2 lata temu, kiedy tutaj przychodził trener Kaparski, to tak wszyscy mówili, o trener Kaparski, to będzie nowym szkoleniowcem. Myślę, że tak 90% tutaj kibiców wszystkich no, mówili, on będzie trenerem, ale teraz, kto będzie nowym trenerem, to już jest naprawdę trudno przewidzieć. Pojawiają się różne spekulacje, nawet od trenera Roberta Podolińskiego, Dariusz Żuraw, Bobo Kaczmarek, no tutaj jest tych nazwisk naprawdę wiele, także zobaczymy, co tutaj się stanie. Będzie ciekawie i to myślę, to jest kwestia może najbliższych kilkudziesięciu godzin, no zobaczymy. No kilkudziesięciu godzin być może, kto wie, może już jutro jakiś nowy szkoleniowiec zostanie przedstawiony, ale tego na razie nie wiemy. No jest kilku kandydatów, jest jeszcze trener Rumak chociażby. Chociaż do niego nie jestem jakoś za bardzo przekonany, też ostatnio jak opuszczał Śląsk Wrocław, to też tam nie do końca im szło tak, jakby tego tam wszyscy chcieli, chociaż to też jest poziom ekstraklasy, także też to jest trener, który do niedawna trenował zespół ekstraklasowy, także na pewno jakieś tam doświadczenie, jakieś rady, umiejętności ma i to bym całkiem nieźle ten zespół być może poprowadzić, ale... Mówiło też się o trenerze Piotrze Mandryszu, no ale tutaj pojawiają się z kolei inne informacje, że tutaj sytuacja, tak może powiedzieć, prawda nie jest do końca jasna, bo ponoć trener sądzi się jeszcze z Zagłębiem Sosnowiec. No oczywiście nie mamy takiej pewności, ale raczej nie będzie mógł poprowadzić po prostu drużyny. No tak, chociaż to była dosyć ciekawa kandydatura, jeżeli chodzi o Piotra Mandrysza. Taki duet Mandryszu byśmy tutaj mieli w Bytowie, którzy mogliby jakoś poprowadzić ten zespół do sukcesów. Ale też trener Mandrysz po czym się zbudował Brukbet Termalikę Nieciecze, więc ta historia mogłaby trochę zatoczyć koło w Bytowie. No kto wie, różnie to by mogło się potoczyć. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze jedną kandydaturę, czyli Bobo Kaczmarka, to jakoś w tę kandydaturę akurat szczerze wątpię, bo to trener już nie najmłodszy, bodajże 67-letni. Także no jeżeli miałby on być trenerem do końca sezonu, no to być może to jest jakaś opcja, no ale chyba nie warto budować zespołu tylko, żeby uratować go przez spadkę, a potem znowu się martwić o nowego trenera. Pierwsze jednak, co należy zrobić, to utrzymać zespół, co wcale nie będzie takie proste. No właśnie, mamy teraz, no trudno będzie ten zespół już od samego początku, żeby zaczął on wygrywać, bo to jest... No, pewnie wszyscy będą liczyli na ten efekt nowej miotły, no ale to będzie trudne, bo każdy z rywalów Drutek Zbytowi też walczy o punkty, walczy w każdym kolejnym spotkaniu też. Chociażby następny mecz z GKS-em Tychy to jest mecz o 6 punktów tak naprawdę, przecież to jest też zespół bardzo bliski nas w tabeli.
Także no tutaj w tym meczu będzie się wiele ważyło, czy nie spadnie, czy Bytowia nie spadnie po tym spotkaniu na miejsce już po prostu, które spadkowe, po prostu tyle. Także na pewno trudno, trudny to będzie okres i też trudno będzie zbudować drużynę trenera, który po prostu przyjdzie do Bytowi, a kto to będzie, to się okaże już pewnie całkiem niedługo. Wracając jeszcze do trenera Bobo Kaczmarka, to byłaby taka opcja z doświadczeniem, chociaż bardzo dużym doświadczeniem, to jednak trener, który nie trenował przez ostatnie 4 lata, już miał swój benefis, nie ma ważnej licencji, ale ponoć to dałoby się załatwić poprzez opłacenie i prowadzenie zespołu jako taki Nestor senior. Byłoby to ciekawe, ale też trochę ryzykowne, ale też jeszcze jest opcja tak zwanej świeżej krwi. Tutaj ja słyszę głosy, no pewnie raczej też osób bliskich pewnemu trenerowi Stawskiemu, że może on dostanie szansę, a może jest jeszcze trener Banaczyk, to nie wiemy jak to tam się potoczyło ze sztabem szkoleniowym, bo przecież pamiętamy, że trener Banaczyk też prowadził swego czasu Lechię Gdańsk w kilku meczach, więc może opcja asystencka. No zawsze to jakaś opcja, tak na pewno. Trener Stawski ma doświadczenie z poprzednimi trenerami, już z kilkoma tutaj pracował, już trener Warku, już trener Janas, teraz trener Kafalski, na pewno spore doświadczenie przez ten czas zdobył, także jest to jakaś opcja, jeżeli chodzi o asystentów i właśnie może z któryś z asystentów prowadzi w następnym meczu Bytowie. Myślę, że gorzej jak teraz raczej nie powinno być, bo przegrywać może tak naprawdę pod wodzą każdego innego ten trenera, czy to będzie asystent, czy tak jak teraz było pod wodzą trenera Kawalskiego, a może akurat się okaże, że będzie lepiej, Bytowia właśnie za tydzień, niecały nawet, w Tychach poradzi sobie lepiej niż chociażby wczoraj, kiedy mieliśmy ten remis, po którym został zwolniony już trener Kafarski. Z pewnością będzie ciekawie. Naprawdę nie wiemy, kto będzie jak na razie z szkoleniowcem Bytowi już może i w najbliższym meczu. To tyle w tym specjalnym wydaniu na gorąco. My zapraszamy za tydzień na relację radiową z Tych. Czy już z nowym trenerem? O tym przekonamy się z pewnością już niedługo.